Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z najnowszego Wiedźmina. Dzisiaj mamy kolejny już odcinek i muszę wam powiedzieć, że no troszeczkę w lepszej atmosferze niż kończyłem poprzedni. Witam was tutaj w następnym. No cóż, takie jest życie. Jedni giną, drudzy się rodzą. Akurat no co możemy zrobić? No musimy po prostu z tym faktem żyć, z tym wydarzeniem. I oczywiście jak najbardziej chciałbym pomścić tutaj Wesemira, tak więc będzie ku temu okazja. Widzę, że chyba z nim można pogadać sobie, więc zróbmy to. O czym myślisz? Nie wyobrażam sobie Kermorem bez Wesemira. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. To jedyny dom, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Zostań. Nie, Geralt. To miejsce jest martwe od dawna. Najwyższy czas się z tym pogodzić. No dobra, czyli będziemy mieli okazję sobie chyba z wszystkimi z nich pogadać, bo widzicie, wszystko jest oświetlone na zielono, podświetlone na zielono. Tak więc zobaczymy. Niech nam powiadają, co zamierzają dalej robić. Dziękuję. Daj spokój. Dziewczyna jest moją wychowanicą. Starzy ludzie żyją tylko po to, żeby pomagać młodym. Wiesz, że to jeszcze nie koniec. Wiem. Cokolwiek planujesz robić dalej, pamiętaj, że na Skellige zawsze znajdziesz wsparcie. We mnie, w Krachu. Jego dziecia. Kurczę, fajnie jest mieć takie naprawdę tutaj osoby, na które zawsze można liczyć. Dziękuję, będę o tym pamiętał. Podoglądam jeszcze rannych, ale niedługo będę musiał wracać. Zostawię wam trochę lekarstw. Bywaj w zdrowiu, myszoworze. Do zobaczenia. Dobra. Tutaj mamy Leto jeszcze. W ogóle gdybyśmy podjęli inną decyzję przy przejściu gry Wiedźmin 2, to Leto w ogóle by się tutaj nam nie pojawił, nie? No on w miejsce mógł zginąć. Tak więc dobra, pogadajmy sobie z nim. Było ciężko, ale udało się. Dziękuję za pomoc. Proszę. Chciałbyś zostać w Kermoren? Byłoby miło. Przynajmniej przez jakiś czas, dopóki nie postanowię, co dalej. Zgoda. Kurczę, już powiem wam, bałem się, że Kermoren zostanie opuszczony, a tak jak widzicie, Leto zostanie. Pogadajmy sobie teraz z kolejnymi. Co u was? Wszystko w porządku? Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałem. Narażaliście dla mnie życie. Jak mogę wam się odwdzięczyć? Coś wymyślimy, prawda? Wymyślimy. Co zamierzacie? Trzeba wracać pod Nowigrad na następną wojnę. Gdybyś za nami zatęsknił, będziemy w obozie. Aha, czyli wychodzi na to, że będziemy mogli im pomóc w zabójstwie Radowida, co mnie cieszy, bo troszkę miałem niedosyt po tym planowaniu pierwszym. Myślałem, że już nie będziemy miał w ogóle żadnego wpływu na to, co się z Radowidem stanie. A jak widzicie, jeszcze coś tutaj będziemy mogli porobić. Pogadajmy teraz z Hjalmarem sobie. Jesteś. Przykro mi z powodu Wesemira. Dziękuję za pomoc. Jedynie spłaciłem dług. Wracasz prosto na Ardskellig. Obowiązki wzywają. Słuchaj, Geralt. Masz przyjaciela króla. Nie każdy może się tym pochwalić. Jeśli kiedykolwiek ty lub Ciri będziecie potrzebowali pomocy, to wrota Ker Trolde stoją przed wami otwory. Dziękuję, będę pamiętał. Okej. Pogadajmy sobie jeszcze tutaj z Keirą na początek. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś dla mnie i dla Ciri. Szczerze? Gdybym wiedziała, co będzie się tu działo, nigdy nie zawróciłabym do Kermoren.
Cieszę się, że mogłam pomóc, ale wyjeżdżam, jak tylko Lambert poczuje się lepiej. Kurde, wiecie co? Ktoś mi tam pisał, że mogłem te plany tych badań zabrać od niej wtedy, jak ją uratowałem, bo najpierw ją zabiłem, potem wróciłem, wczytałem save'a i ją uratowałem. Nie wiem, czy kurde ona czasami nam tutaj czegoś nie pogrzuje później. No ale zobaczmy, no dowiedzmy się, czy wyjeżdżają razem z Lambertem. Jedziecie razem? Mam pewien pomysł, ale do jego realizacji potrzebuję pomocy Wiedźmina. Lambert zgodził się na współpracę. Powodzenia, jeszcze raz dziękuję. Teraz jesteśmy kwita. No dobra. A co u Lamberta? Możemy pogadać? O co chodzi? Jak się trzymasz? Uwielbiam takie pytania, jak się trzymam. Chujowo się trzymam, Geralt, i dobrze o tym wiesz. Wiedziałem, że staruszek nie będzie żył wiecznie. Nawet już powiedziałem Eskelowi, że jak przyjdzie co do czego, ja biorę jego miecz. Wiesz, dobrze mi leży w ręku. Ale Wesemir zasługiwał na lepszą śmierć, a zginął zgnieciony jak wesz. Pomścimy go. Czarno to widzę. Nic się nie zmieniłeś. Czyżbym słyszał zawód? Nie, zdziwienie. Ludzie zwykle z wiekiem łagodnieją, a tobie się tylko pogarsza. Mamusia zawsze mówiła, że jestem wyjątkowy. Przechodzą mi do głowy inne określenia, ale wyjątkowy też pasuje. Spróbuj się z nikim nie pokłócić. Ci ludzie przyjechali nam pomóc. Będziesz mnie teraz wychowywał? Nie, tylko grzecznie proszę. To ci grzecznie odpowiadam, żebyś mnie pocałował w dupę. No dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o Lamberta. No zawsze będę go miło tutaj wspominał, szczególnie ta fraszka Wiedźmina. Lambert, ty chuju. Na razie. Trzymaj się. Dobra, został nam jeszcze tutaj Zoltan, tak? Wszystkich tutaj... wszystkimi pogadałem, został Zoltan jeszcze. Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Dziękuję, nie najgorzej. To dobrze. Przykro mi z powodu Wesemira. Wiem, że był ci bliski. Był. Dzięki. Słuchaj, nie chcę ci się wtrącać między wódkę a zakąskę. Nie zrozum mnie źle. Pomogę wam, cokolwiek uradzicie, ale moim zdaniem teraz trzeba kontratakować. Musimy odnaleźć Gon, Redina i dojechać ich jak byk jałówkę. No, z jednym i drugim się zgadzam, to nie jest takie proste, no bo pierwsze jest nas za mało, więc do pomocy jeszcze kogoś będziemy potrzebowali. Powiedzmy mu o tym właśnie, może jakieś pomysły będzie miał. Jest nas za mało, cudem odparliśmy atak Gonu i następnym razem nie będziemy mieli tyle szczęścia. To jest, wybacz Geralt, pitolenie człowieka, który nie może otrząsnąć się po porażce. Prześpij się albo golnij sobie, przede wszystkim zaś weź się w garść i przemyśl sprawę. Przemyślę. No, zniknął nagle. No tak, walczyć może, no pewnie, że tak, ale kurde, wiecie, chodzi o to, że nie chciałbym mieć kolejnych ofiar, co nie? Dobra, ja jeszcze w dzisiejszym odcinku chyba nie będę mógł sobie odnaleźć tych schematów, na których mi zależy, żeby zdobyć dwa miecze nowe, żeby zdobyć pancerz oraz buty i spodnie. Bo jestem zablokowany tak jakby w tej miejscówce, nie mogę praktycznie nic, nie mogę z niej wyjść, dopóki nie wykonam tych takich misji. Akurat w tym przypadku aktualnie wyłącznie głównych, więc dobra, idźmy dalej i zobaczmy. Zirael ma wielką moc. Dlaczego nikt nie uczył jej sprawowania nad nią kontroli? Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Chętnie pokłócę się na ten temat przy... Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją. A potem zgromadzić większe siły. Do Kaer Morhen przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Loże?
Ja uważam, że loża to nie jest dobry pomysł, ale no, pogadajmy sobie o niej. Większość członkiń loży albo nie żyje, albo się ukrywa. Filipa Eilhart, Margarita Lozontil i Fringilla Vigo prawdopodobnie wciąż żyją. A Francesca i Ida? Myślisz, że się zgodzą? Myślę, że musimy je przekonać. Wolisz sama porozmawiać z Keirą? Chyba tak będzie lepiej. Dobra, powiedzmy, że nie chcielibyśmy ich angażować. Nie ufam po prostu tym babom, więc... taką decyzję sobie tutaj wybiorę. Nie zgadzam się na zaangażowanie loży w sprawy Ciri. Nie ufam tym kobietom. I co proponujesz w zamian? Samotną walkę i piękną, acz bezsensowną śmierć? Nie, Geralt. Cudem przeżyliśmy starcie z Gonem, a mizerne zwycięstwo okupiliśmy ciężką stratą. Koniec z partyzantką. Czas wydać wrogowi walną bitwę. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkinie loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. Triss, chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. No ma w 100% rację, kurczę, ale no, trzeba też pewne rzeczy zrozumieć, tak? Ona, no chcemy wszyscy, żeby tutaj nic się nie stało. No więc wybierzmy sobie to. Nie możesz się narażać. Traktujecie mnie jak chorągiew, którą trzeba bronić przed wrogiem. Nikt z was nie ma dosyć odwagi, żeby wyjść naprzeciw zagrożeniu? Jeśli sami ich nie zabijemy, w końcu zginiemy wszyscy. No dobrze mówi w sumie, tak? Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. Ale to nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zebrać do kupy. Dobre to. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda z keligijskich druidów. Zawsze działa. Hej!
Czekaj, pożałujesz! Dobra, walka na śnieżki z Ciri. Mięczak! Jeszcze zobaczymy! No czekam! Jora jest tutaj, się ukryła, dobra. Fajnie. A o ta skubana! Gdzie ona jest? I teraz pytanie, czy... dobra, teraz ja dostaję. Chociaż te śnieżki w ogóle nie sprawiają mi tutaj, że pasek ubywa. Ładny rzut. Nie da się trafić śnieżką 2 albo pokoraj Ciri w walce na śnieżki. No dobra. Podnieśmy sobie śnieg tutaj. Troszkę rozluźnienia nam tutaj się przyda. Dobra, dostała na chwilę obecną remis. No dalej, to chodź do mnie. Muszę zabrać kolejne śnieżki. Nie trafiłem jeszcze w nią. Aj! Tego ci nie daruję. Ona oszukuje, teleportuje się dzięki czemu ciężej ją trafić. Jeszcze kurczę słońce nam tutaj zaraz całkowicie już praktycznie zaszło. Kurczę, fajna zabawa. Przypomniało mi się DLC do GTA, gdzie też właśnie była możliwość rzucania śnieżkami. Kurde no, tak niewiele już brakuje. Ja bym, wiecie co, z chęcią dał jej wygrać. Chociaż nie, Ciri to jest jednak jest kobieta, która powinna... Nie ma tutaj taryfy ulgowej dla Ciri. Jest tak silna, że nie trzeba dawać jej wygrywać. Ładny rzut. A, remis, kurde! I to niespecjalnie, tylko... A, jeszcze jeden. Gdzie ona jest? A, nie trafiłem, przerzuciłem nad nią. Teraz się teleportuje pewnie? Czy nie, nie? Kurde, napadzie ciężko tak trafić na klawiaturze, byłoby łatwiej, ale dobra, wygrałem. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. To co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Fajnie zobaczyć tę Ciri w końcu uśmiechniętą. Nawet na moment. Jeszcze rzuci ją? Czy nie? Chyba nie, już. Odpuścił. Świta, dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie wiem, oświeć mnie. Imlarit. Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat to idealna okazja. Imlarit będzie wśród swoich, pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Ciri,
Jesteś pewna? Wiesz, na co się porywasz? Wiem. I muszę to zrobić. Chodź, pogadamy po drodze. Dobra, najpierw pojedziemy do cesarza. Zaczekaj, nim wyruszymy, musisz o czymś wiedzieć. Wiesz, że cesarzowi bardzo zależało, żeby cię odnaleźć. Yennefer wspominała. Chciał, żebyś do niego przyjechała. Czemu mi to mówisz? Bo to może być ostatni moment, jeśli chcesz zobaczyć się z ojcem. Myślisz, że powinnam jechać? Jak najbardziej, właśnie uważam, że powinna. To tylko rozmowa. Skąd wiesz? A jeśli będzie czegoś ode mnie chciał? Obiecał mi, że nie będzie cię do niczego zmuszał. Czyli powinnam jechać? W końcu to twój ojciec. Wyzima jest po drodze. Ostatecznie możemy o nią zahaczyć. No to kierunek Wyzima. Ruszamy? W drogę. A na koniach chyba nie pojedziemy. W bitwie w Kaer Morhen, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlerita. Postanowiła go zabić. Wasza cesarska mość, Geralt z Rivi i... Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, królowa Cintry, księżna Brugge i Duchessa Nassodden. Dziedziczka Inis Ard Skellig i Inis Ann Skellig, suzerenka Atre i Apiar. Przyzwyczajaj się. Niedługo będą przed tobą klękać wszyscy od Nilfgaardu po Góry Smocze. Nie sądziłem, że dotrzymasz słowa, Wiedźminie. No dobra, oczywiście jesteśmy tutaj ze względu na Ciri, nie chodziło o żadną kasę i o inne rzeczy, więc tutaj powiedzmy mu wprost, jak jest. Ciri chce wysłuchać, co masz do powiedzenia. Tak się stanie. Czas na zapłatę. No oczywiście, nie robiliśmy tego dla kasy w ogóle. Nie przyjechałem tu dobijać targów. Prosiłeś, żebym sprowadził twoją córkę. I zrobiłem to. Ciri cię wysłucha. Potem ruszamy. Widzieliście jej wyraz twarzy? Jesteś pewien? Już nigdy więcej nie musiałbyś czatować na potwory po kolana w szambie. Jestem pewien. Zobaczcie ten uśmieszek. Fajnie, rozumiem. Fajnie. Honor nie pozwala ci przyjąć pieniędzy. W takim razie w stajniach czeka na ciebie ogier pełnej krwi nilfgaardzkiej. Przyjmij go ode mnie jako wyraz wdzięczności. Dziękuję. A teraz wybacz. Chcę porozmawiać z córką. Tędy, panie. Jestem ciekaw, czy będziemy mogli usłyszeć to wszystko, o czym ona z nim gada. Chyba jednak nie. Biały Wilk, miło cię widzieć. Witaj, generale. Mam nadzieję, że przeprawa przez Pontar nie sprawiła wam problemów. Nie. W takim razie pewnie przeprawiliście się brodem pod Banglean. Dobrze, że nie pojechaliście do Rinde. Tam ciągle jest gorąco. Radowid chce przełamać front zachodni. Ale nie ma szans. Nim księżniczka zostanie cesarzową, i tam zaprowadzimy porządek.
No właśnie, nic nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Ciri. Raczej chyba na to wpływu nie mamy, bo jak widzieliście, nie mamy dostępu do rozmowy jej, więc no powiedzmy sobie to. Ciri jeszcze się nie zgodziła. O, na pewno ma na tyle taktu, żeby nie pysznić się propozycjami, które nie padły. Ale przecież takich ofert się nie odrzuca. Rzeczywiście. Swoją drogą myślałem, że takie historie rodzą się tylko w głowach rozpoetyzowanych bardów. Zaginiona córka największego władcy w dziejach kontynentu zjawia się w przeddzień jego ostatecznego zwycięstwa, by przejąć schedę po ojcu. Prostaczkowie uwielbiają takie historie i piękne, delikatne księżniczki, które... Oj, za szybko coś wróciła. Miło cię widzieć, pani. Wzajemnie. Na nas już czas. Wielka szkoda, że nie możecie zostać. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. A ja wręcz przeciwnie. No i chyba nie doszli do porozumienia. I co? Jeśli mu się wydaje, że może mnie kupić, to się grubo myli. Padły jakieś konkretne propozycje? O, bardzo konkretne. I bardzo absurdalne. Wybacz, ale przynajmniej na razie nie chcę mi się o tym gadać. Nie będę cię ciągnął za język. Jedźmy. Po bitwie w Kaer Morhen, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlerita. Postanowiła go zabić. Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Ard Serbin, dom pań lasu. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Szkoda. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlerita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. W Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlerita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte. Na wypadek, gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlerit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks. Wiedźmy hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. No, nieźle, nieźle. Zapytajmy, czy zna dokładnie to miejsce jeszcze. Znasz te okolice? Przed wiekami było to święte miejsce druidów, ale potem pojawiły się wiedźmy. Zniszczyły Velański Krąg i spaczyły święty dąb na szczycie góry. Raz do roku odbywa się tu wielkie święto. Sabat, na który schodzą się okoliczni chłopi. Podejrzewam, że Imlerit jest gościem wiedźm. Sporo wiesz. Avalach jest dobrym nauczycielem. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Dobra, wiecie co? Nazywają tę noc świętem darów. Nie wiem dlaczego. Chciałem sprawdzić tylko jeszcze jedną rzecz, wiecie? Czy mogę się teleportować?
No nie bardzo, czyli znowu jestem uwiązany do głównej misji i tych schematów sobie pozdobywać nie mogę. Szkoda, bo teraz by mi się przydały. Ubolewam nad tym i to bardzo, ale wiecie co? Na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie wiem, czy pojawi się jeszcze dzisiaj jeden. Chciałem wam coś na sam koniec troszeczkę o kilku rzeczach wam powiedzieć, ponieważ wiecie, jest pewna grupa moich widzów, która lubi Wiedźmina i chciałaby jak największą ilość odcinków. No ale jest też druga grupa osób, która też chciałaby zobaczyć coś zupełnie innego, bo tego Wiedźmina ostatnio na moim kanale jest sporo. Praktycznie w 3 tygodnie nagrałem ponad 60 odcinków, to jest chyba rekordem na moim kanale. Żadna seria tak szybka nie była jak właśnie Wiedźmin. No więc musicie też zrozumieć, że chciałbym nagrywać też materiały dla takiej drugiej grupy tutaj widzów, których mam, a też no nie da się nagrywać przynajmniej na chwilę obecną więcej niż 3 odcinków dziennie. Mam do tego jeszcze sesję, muszę się sporo uczyć teraz, bo mam kilka egzaminów w nadchodzących dniach, tak więc no musicie to zrozumieć, więc nie obiecuję wam, że jeszcze kolejny odcinek się pojawi. Prawdopodobieństwo jest małe, ale kto wie, być może uda mi się z tym wyrobić i wtedy coś ciekawego jeszcze się wam bym tutaj nagrał. No misja zapowiada się ciekawie bardzo, więc albo się pojawi dzisiaj, albo jutro. Zerkajcie na kalendarz, jeśli w kalendarzu będzie informacja, że jest kolejny odcinek, to on się pojawi, tak? Tak więc dobra, to by było tyle. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne materiały z Wiedźmina. Trzymajcie się, cześć!